najwyższy budynek w Nowym Jorku. Tam zaraz za nim drugi. Wyższymi budynkami w Nowym Jorku. Te baniaki tam co. Okej. Okay. Ale to są mosty. Mosty? Którym z Iggy mostem jechaliśmy? Tym pierwszym czy tym drugim? O tym niebieskim jechaliśmy. Tym drugim? Tak. Nie, tym mostem. Tym murowanym. Nie, niebieskim. Tym drugim mostem tutaj jechaliśmy. O tamtym, co ja teraz pokazuję. Gdzie? Nie, co to jest murowany? Ten dołem jechaliśmy. Tylko były metalowe? Tu można helikoptery też latać, tylko wiesz, kasy kosztuje. On ma jeszcze ile do góry? My jesteśmy na 107, tak? Jeszcze chyba 58. Helikopter właśnie leci na takiej mniej więcej wysokości, jest trochę słaba widoczność. Ale go widzimy. Ląduje tutaj. Na dachu. Tutaj mamy Manhattan. Właśnie. Pod stopami. Pod stopami. Jest naprawdę bardzo wysoko. Nie jest to najwyższy budynek w USA, ale bardzo wysoki. Dobra, tą stronę. Ale dosłownie powinno uchwycić. Jest to tak ustawione, że przejdziemy. Tu są moje nogi. Ale tak ładnie trzeba. Jak robić za to szybą? Chciałbyś? Do? No po tamtej stronie? No, poza szybą, okno więc. Na skefrach tak zwanych, no. Nie? Ja nigdy nie chcę takiej roboty. Nie robiłbyś? To znaczy ja tak, wiesz, jak patrzę, to się tam specjalnie nie boję, ale gdy mnie przyszło na zewnątrz, na skefrze, to raczej bym się nie nadawał. No teraz bym mieć. Okna, za którymi właśnie jest Nowy Jork. I stóp. A teraz ten. Adam, kiedyś to był ten najwyższy budynek, ten stary, taki tam. I stóp było tam. Tak. Ten, teraz ten najwyższy. Trochę słabo widać. Ale to kiedyś był najwyższy budynek, ten, który teraz jest pokazywany. A w tej chwili już te tutaj. Ten jeden, na którym my jesteśmy, ten drugi obok, który stoi. Jeszcze niższy jest. Prawda, jest to ogromna wysokość. Tak, ten jest niższy. Dzięki. Thank you.
tam gdzieś. Tutaj to ma. Teraz podchodzimy znów bliżej tych okien. Naprawdę blisko tych okien się stoi. Pokaż mnie. Satelitarne świątynie. Wiecie, tylko dla mnie to... A, ta ulica, czekaj, ulica, ja wiem. Na dole. Ulica! Mamy budynki. Takie klocuszki, jachty stoją za ocumowane w tej zatoce. I widoki. I widoki. A tutaj, towarzystwo nasze, prawda? A tu jeszcze jest ten budynek. Budynek. Ja malutki tutaj. Bez samolotu. Gdzie? A nad kanałem. Nieduży taki. No, a czy to jest taki? Obok stoi. I znowuż dalej. Tak, wysoko. Normalnie opieram się o tą szybę. Filmując. A to jest najbardziej wiatr z miasto. To jest Zygi, to jest New Jersey tam dalej, tak? To już nie jest Nowy Jork tam, tylko New Jersey. Tu jest granica, ten kanał. Właśnie trzeba iść i filmować panoramę. Helikopter poleciał, a tam w oddali bardzo słabo widoczne jest. Ta statua wynosi też. Szukaj to miejsce, gdzie ostatnio odchodzę. Jest. O tam mówią, widzisz, tam musimy iść na piechotę. Jest tam taki most. A tutaj. Drugi największy świata most jest. Tutaj. Niedaleko stąd, tak się wydaje. Widać statuę wolności. Taką małą wysepkę. A to wyspa Governmenta, co Gorboczów był z prezydentem Bushem na tej wyspie. Na tej? No, na tej Government Island się nazywa. Tu jest taka wyspa, na której jak tutaj słyszeliście już, spotkał się Gorbaczow z Bushem. Ta wysepka właśnie. Tu właśnie płynie statek. Zygmunt, a ta strona to... Jest tam statki, to tam gdzie park jest, tam gdzie na statki stoją, widzisz? To spokojnie. Tam się dostępuje. To sam nie wiem jeszcze. No też jest wysoka. Tu musimy się wybrać. A wiesz, tam jest Island. Island. To jest wielka sprawa. W 1905 ale jak jest takiej wysokości, to pokazuje to ma było na tym miejscu. Obeczki sobie pływają.
Karty kupują. Mieszki to. Stateczki jakie małe wyglądają, co? Statki. No. A żeby na statuę się dostać, to z innego miejsca. No, bo ci to palić. A, z tego... A, i ten statek, co płynie, to pewnie... Ludzie. Ten, co przewozi. Nie, to przewozi na wymiotnictwo. Chce dalej. A to mało stateczki. Nie, co ino, nie powiem, może po prostu pół godziny. Statua wolności. Chcemy tam pojechać zaraz. Ale też popatrzeć trochę jeszcze na widoki. Jakie się skąpi. Rozciągają. Adam, statuę już mamy, tak? Tak. Tylko... No tu pięknie, tu dobrze on kamieruje. Jesteśmy na dachu. Na tysiące. Na dachu jesteśmy, proszę bardzo. O. Na helikoptera. Sami szczycie? Tak, tak. Słuchaj, tutaj na tysiące to helikopter ląduje. To właśnie na miejsce ten... na helikopter. Tak, o tutaj ląduje helikopter. Można sobie, ma ktoś dużo pieniędzy, polatać nad Manhattanem i z góry popatrzeć na to wszystko. To jest dach, sam szczyt tego najwyższego budynku w Nowym Jorku na Manhattanie tutaj. Stąd widać wszystko, prawie wszystko przy dobrej widoczności. Obok bliźniaczek z anteną telewizyjną. A tu jest obok budynek bliźniaczy, bo to są dwa takie olbrzymy. I tylko widzimy tutaj teraz antenę telewizyjną na tamtym drugim, olbrzymia antena. No i jesteśmy... Gdzie? Z tej strony. Tak. Z tej strony stan New Jersey. Po lewej statua wolności. Po lewej mojej stronie, o tam w oddali jest statua wolności, zaraz jeszcze film. Mamy taką prawdziwą wycieczkę. Prawdziwą wycieczkę po Nowym Jorku, takie największe atrakcje. Jak filmowałem z tego budynku tą wysepkę, to mówił Zygi, że spotkał się tutaj Gorbaczow z prezydentem Bushem. Tam mnie ciągle poganiają, szybciej, szybciej, to jest ta statua wolności, tam gdzie się teraz wybieramy. A tu jest ten zamek, też na wysepce. Co te mosty są?
Pierwszy ten to jest połączenie to jest właśnie do Nowego Jorku. Manhattan? Manhattan z połączenie. Za tym kanałem... O, akurat przelatuje obok nas. A my jesteśmy, a my mieszkamy, patrzcie, jakbyście patrzyli na tej kamerze, to Adam sobie w Polsce przypomnisz, jak tamte dwa baniaki, co mają tak na czubku białe z czerwonym, to my mniej więcej przy tych baniakach mieszkamy. A to jest mamy właśnie Ciebie Mosta. Most. Manhattan. Pod wodą. Właśnie ta igła, która co telewizja i radio z samej góry wam pokażę. Teraz obiektywem na ten Manhattan, już pogoda się psuje. Dzienna. O, to tam macie nowojorskie taksówki. Panorama Manhattanu od dołu tym razem. No i żegnamy się już z tym budynkiem, na którym byliśmy. Na tym 107 piętrze. Oni już poszli tam, pod tą fontanną są. Te budynki, te drapacze. Pokażę wam jeszcze ten budynek, na którym byliśmy. Wysoki, co? Hi. Hi. Hi.